Cześć, z tej strony Łowca Pająków i w dzisiejszym materiale nie zobaczycie żadnego pająka, tylko zobaczycie, jak kończę organizować terrarium mojemu nowemu nabytkowi dzisiejszemu, jakim jest Heterodon. Heterodon został kupiony w TerraShopie, w sklepie, który serdecznie polecam. Niestety jeszcze musiałem później podlecieć do jednego sklepu, który jest niedaleko mnie, po parę rzeczy takich jak żarówka, czy chociażby hak do węży sobie kontrolnie wziąłem. Na tym filmie go nie musiałem używać na szczęście, ale wolałem mieć niż nie mieć. No i co, w sumie to jest krótka sprawa. Teraz widzicie, jak wsypuję kostkę drobną bukową, więc w sumie to tak, to jest, mówię dosłownie tyle, co wsyp. Film jest krótki, to zresztą widać, że będzie trwać tak mniej więcej 6 minut. Później zobaczycie, jak karmię Heterodona. Osobiście powiem, że nie sądziłem, że coś zje, bo myślałem, że może był karmiony. No może był karmiony wcześniej w tym tygodniu, ale postanowił zjeść, co mnie bardzo ucieszyło, bo w takim razie będziecie mieli okazję zobaczyć, jak sobie taki Heterodon je. Dla osób, które nie wiedzą, czym jest Heterodon, Heterodon jest wężem warunkowo jadowitym, czyli takim sobie wężem, który tak naprawdę jest, i mimo że ma jad, to nie jest groźny dla człowieka, ponieważ Heterodony tak naprawdę w przeciwieństwie do większości węży mają gruczoły jadowe, jak i ogólnie to, czym wstrzykują, czyli to są chyba, znaczy to zęby, tak? Tak naprawdę cofnięte do gardła, więc dlatego się mówi, że są warunkowo jadowite, między innymi. Poza tym ogólnie ich trucizna to tak naprawdę bardziej jest toksyczna ślina niż jad jako taki, więc no, ale ogólnie i tak dla mnie jest to małe wyzwanie, ponieważ nigdy wcześniej w ogóle nie hodowałem węży, jest to mój pierwszy wąż i można powiedzieć, że jak na pierwszego węża to się porwałem właśnie na Heterodona, co dla mnie osobiście, powiem, jest takim zaskoczeniem w sensie, no, taką rzeczą pierwotnie nawet nie miałem kupować Heterodona, tylko zupełnie co innego. Tutaj możecie zobaczyć, jak już został włożony. Myślałem, że moment włożenia się nagrał, ale właśnie zauważyłem, że się nie nagrał. No cóż, bywa. Niestety. Ale zobaczycie właśnie teraz, jak podaję martwą małą myszkę. Tutaj na chwilę zasłania kadr ręk, ale już została zabrana. I możecie zobaczyć, jak Heterodon poluje na mysz. Takie lekkie zbliżenie, byście mogli sobie lepiej dostrzec wężyka. No i to w sumie byłoby na tyle. Tam jeszcze po drodze jest takie małe cięcie, ponieważ chciałem zrobić parę fotek, póki trwał cały proces karmienia, ale później jeszcze zobaczycie sobie taką końcóweczkę, w sensie proces trawienia, proces przełykania tak naprawdę pokarmu. To chyba jest najciekawsze, jak taki wąż swój pokarm zjada, bo moment trawienia tak naprawdę jest to moment trochę długi, ponieważ trwający nawet do paru godzin, a sam moment połykania jest po prostu chyba najciekawszy. No. No więc co, to byłoby w sumie na tyle, jeżeli chodzi o mój komentarz do filmu. Jeśli się wam film podobał, to nie zapomnijcie, by subskrybować. Oczywiście też polajkować film. Możecie też napisać w komentarzu jakieś swoje opinie, czy
czy co tam chcecie. No i co? Zostawiam was z wężem, póki jeszcze sobie ładnie przeżuwa. No i co? Trzymajcie się.